Szanowni Państwo, to zagadnienie, jak się za chwilę okaże, nawiązuje do niezwykle aktualnego problemu zachowania rolnictwa w kontekście kryzysu klimatycznego i konieczności ochrony środowiska naturalnego. W tym tytule powinno być ograniczenie wzrostu produkcji mięsa, ale nie chciałem tego słowa użyć, by od razu odbiorcy nie szufladkowali tego zagadnienia w spór jeść czy nie jeść. Referat nawiązuje do tego, co jest właśnie aktualne. Proszę popatrzeć, oto wyniki sondażu Kantar dla Gazety Wyborczej z jesieni ubiegłego roku. 28, największa grupa, wskazała kryzys klimatyczny jako zjawisko, które ich najbardziej niepokoi. Następne to kryzys gospodarczy, który może być bardzo łatwo skutkiem tego pierwszego. I następna pozycja, 26%, to wojna militarna na terenie Polski. Zatem nie wojna jest postrzegana jako największe zagrożenie, a to, co niesie nam kryzys klimatyczny. Łatwo to zrozumieć, że mamy bezpośredni związek naszymi zachowaniami z tym, co ten kryzys dzisiaj obrazuje. Jeśli bowiem kryzys klimatyczny wyrazimy nadprodukcją dwutlenku węgla, to mięso, produkcja mięsa jest tym czynnikiem niezwykle ważnym, przekraczającym to, co daje transport, te trzy rodzaje transportu w świecie. Wiele osób jest zaskoczonych tak szybkim rozwojem sytuacji. Jeszcze do niedawna żyliśmy w takim błogim przekonaniu, że sprawy idą w dobrym kierunku. Premier obiecywał, że w krótkim czasie dogonimy gospodarkę niemiecką i inne inwestycje, nie będę już o tym wspominał. A tu nagle z każdego zakątka, z każdej gazety wyłania się problem. W moim przypadku nie jest to zaskoczenie. Jako trochę wyróżniający się student w roku 1972 byłem w delegacji wydziałowej na seminarium, które prowadził ówczesny dyrektor Departamentu Produkcji Zwierzęcej FAO, profesor Henryk Jasiorowski. Było to naprawdę przeżycie i intelektualne, i emocjonalne, bo kryzys czy też zagrożenia przyszłości świata związane z produkcją, w pierwszej kolejności z populacją, a w drugiej kolejności z produkcją, to rzecz, która mnie poruszyła i przez lata, jak moja praca zawodowa przebiegała, miałem zamiar podsumować to zagadnienie, zweryfikować prognozę Klubu Rzymskiego faktami, w których uczestniczyłem zawodowo bądź jako konsument. Dzisiaj już nie musimy oceniać raportu Klubu Rzymskiego poprzez jego główne tezy, bo mamy już mnóstwo faktów, które weryfikują. Proszę popatrzeć, to jest prognoza, która według ówczesnych możliwości technologii komputerowych przewidywała, jak rozwinie się przyszłość, jeśli będą utrzymane wcześniejsze czy zarysowane trendy zużycia zasobów naturalnych, aktualna produkcja żywności i populacja. Jeśli te utrzymają się w następnych dziesięcioleciach trendy zarysowane w końcu lat 70., to około roku 2030 świat może osiągnąć swoje granice wzrostu, tak jak był zatytułowany ten pierwszy raport. Na 50-lecie powstania Klubu Rzymskiego
powstał potężny dokument sumujący, jak potoczyły się losy świata, w tym produkcji żywności, przez te 50 lat. To jest wersja polskojęzyczna, oryginalna, zaczyna się frazą come on. Kapitalizm, krótkowzroczność, populacja i zniszczenie planety. Ten dokument, pierwszy rozdział jest dostępny w internecie. Całe tłumaczenie wydał Instytut Nauk Stosowanych Politechniki Warszawskiej. I zainteresowani mogą tam znaleźć mnóstwo interesujących faktów, opinii, a przede wszystkim dokumentów, na podstawie których weryfikowano tę prognozę. Innym dokumentem jest powstający jeszcze raport dotyczący oceny, globalnej oceny ekosystemu. 3 lata, 145 ekspertów z 50 krajów we współpracy z rządami, potężna liczba raportów naukowych i rządowych. Na przełomie kwietnia i maja ubiegłego roku w Paryżu ukazał się wstępny raport, w którym podsumowano, pokazano, jak wygląda dzisiaj świat, w którym widmo głodu nieco się oddaliło. I popatrzmy proszę na to, jak wyglądało te 50 lat od czasu raportu, pierwszego raportu Klubu Rzymskiego. Współczynnik urodzeń jest niższy niż prognozowano, ale równocześnie zmniejszyła się śmiertelność, zatem populacja jest nieco powyżej prognozy. Prognoza była trafiona i jest nieco faktyczna liczba populacji jest nieco wyższa. I to wyrażone liczbowo, przyrost naturalny spadł, ale długość życia, proszę zobaczyć, prawie 15 lat wydłużyła się i mamy podwojenie liczby ludności. I to, co jest niezwykle ważne, w czym zawodowo też uczestniczyłem, tu prognoza przewidywała załamanie produkcji żywności, a ona jeszcze pnie się w górę. Czyli widmo głodu światowego się oddaliło. Te ostatnie lata na tyle wzrosła globalna produkcja żywności, że w ciągu 20 lat zmalała o połowę liczba ludzi niedożywionych. Także to są to sukcesy, na które złożył się wzrost produkcji roślinnej trzykrotny, ale zredukowano liczbę roślin, które są intensywnie uprawiane. Z tych 7 tysięcy roślin jadalnych w uprawie jest zaledwie 30. Przy czym z tych 30 z kolei to jest wielka trójka, ryż, pszenica, kukurydza, 85% produkcji zbóż, połowa energii roślin. Soja najszybciej rosnącą uprawą poza zbożem, głównie przeznaczana na paszę. A to, co tutaj podaję, zaznaczam, wysokoplenne zboża. To był ten czynnik, który zadecydował o tak znaczącym wzroście produkcji roślinnej. Borlaug to laureat pokojowej Nagrody Nobla, jeden z bohaterów tej rewolucji, zielonej rewolucji w krajach Azji. Niezależnie od wielu negatywnych zjawisk, ocenia się, że dzięki temu człowiekowi, który raczej jest twarzą postępu w genetyce roślin, uratowano życie miliarda ludzi. Dalej źródła sukcesu w odniesieniu do produkcji zwierzęcej. Ponad 60% zbóż i 90% soi idzie na paszę. Bezwzględnie trafna jest konstatacja oponentów produkcji mięsa, że gdyby nie produkowano mięsa, gdyby nie tych
zbóż i soi nie zjadały zwierzęta, to świat może liczyć dwa razy tyle. Tak tylko tyle, że ludzie, część naszych mieszkańców planety chce to mięso. Zatem wysoka produkcja zbóż przeznaczanych głównie na pasze, doskonalenie zwierząt, nowe technologie produkcji, w tym wielkotowarowe fermy. Wystandaryzowane warunki, mnóstwo czynników, które na to się składa. Jako przykład postępu genetycznego pokazuje akurat drób, bo jest to szczególny przypadek. To są zwierzęta o najkrótszym okresie wymiany pokoleń, więc skutki czy efekty selekcji są najbardziej widoczne. Tu u góry to jest widok selekcji na najwyższy wzrost i najniższy. Te osobniki są tu pokazane, to są 8-tygodniowe kurczaki, u nas do takiego okresu się nie tuczy. Proszę popatrzeć, rok 1957, 900-gramowe były takie kurczaki w 8 tygodni. 72 dwukrotnie, w 2005 przekraczają już 4 kg. To jest nieprawdopodobne tempo. Kurczak prawie 3 kg uzyskiwany w 5 tygodni. W tym czasie 50 lat, o których mówię, produkcja wołowiny, mleka wzrosła dwukrotnie, wieprzowiny, jaj trzykrotnie. Siedmiokrotnie wzrosła produkcja drobiu, co dało pięciokrotny wzrost produkcji mięsa w stosunku do dwukrotnego wzrostu populacji. Więc ta produkcja żywności była imponująca, przy czym niestety jest to sukces na kredyt. A to dlatego, że ta platforma międzyrządowa dotycząca ekosystemu. Przekształcono trwale 75% lądów, zurbanizowano, zaorano, w każdy inny sposób zmieniono. Chodzi o to, że zaledwie 1/4 już lądu jest w miarę w naturalnym stanie, czyli to jest ta jeszcze rezerwa. Wyeksploatowano ponad 60% oceanów, osuszono 85% mokradeł. Wycięto miliony lasów tropikalnych, 100 milionów, 290 milionów lasów pierwotnych. Wyjałowienie ziemi 23%. Niestety ruszyło szóste wymieranie gatunków. To widoczne jest na wielu już przykładach. Do wód trafia 300 do 400 milionów ścieków przemysłowych rocznie, a na oceanach pojawiły się nowe wyspy. Wyspy złożone z plastiku. Nieprawdopodobna rzecz, w 90% ptaków morskich wyławianych w przewodzie pokarmowym stwierdza się plastik. Także ten sukces jest okupiony tak ogromną skalą niekorzystnych, pobocznych zjawisk. Proszę popatrzeć, ludzie i zwierzęta gospodarskie to 97% masy kręgowców lądowych. Nieprawdopodobne tempo. Pierwszy miliard ludzkość uzyskała, pierwszy miliard przekroczyła w roku 1800. Drugi miliard w ciągu 130 lat, po czym przyspieszyło to tak do tej wielkości, którą tutaj wymieniałem. Także tempo przyrostu populacji jest bardzo duże, a dla zilustrowania tej liczby akurat zamieściłem to zdjęcie, jedno z wielu, które można znaleźć pod tytułem Najludniejsze plaże. To, co się dzieje w wielu miejscach, to przechodzi nasze wyobrażenie. To nie jest plaża. To jest basen w miejscu, z którego rozeszła się epidemia koronawirusa. Bo to jest miasto, 11-milionowe miasto w środku lądu, to jest basen. W takich warunkach ta populacja już funkcjonuje. Oczywiście ten dynamiczny rozwój spowodował ujawnienie szeregu zagrożeń, szeregu barier. Na początek mniej znaczące
bowiem są one do negocjacji, do negocjowania, do uzgodnienia wewnątrz populacji konsumentów. To jest sprzeciw wobec genetycznej modyfikacji roślin. Sama selekcja już wyczerpała ten impet, tę fazę rozwojową i transgeniczne rośliny dałyby szansę wzrostu, ale tu jest spory opór w Polsce. Mieliśmy to przez wiele lat, dopóki rządzący sami się nie zderzyli z tym problemem i musieli prolongować przed wieloma laty wprowadzony zakaz stosowania transgenicznej soi w żywieniu zwierząt. Nie dla produkcji wielkofermowej. Tu to się zbiega również ze sprzeciwem w ogóle wykorzystywania zwierząt w diecie. To jest akurat obraz billboardu, który z każdej strony wjazdu do Warszawy można zobaczyć. To ja, Franken Kurczak, pomóż mi. Mam dopiero 5 tygodni rosnę tak szybko, że nie mogę się ruszać. To jest przerysowane, ale w istocie w 5 tygodni dostaje się kurczaka, na który w czasie mojego dzieciństwa trzeba było czekać 3 miesiące. Podobnie konflikt o przestrzeń, ziemię i powietrze. Tu akurat zamieściłem tylko przykładowo dwie notatki prasowe z ubiegłego roku. Postęp, ludzie dysponują znacznie większym majątkiem, dysponują samochodami, odległość przestała być problemem, lokują swoje siedziby jak najdalej już od miast, z kolei jest to w pobliżu powstających ferm. Tu konflikt jest nieunikniony, tyle tylko mówię, że jest on do rozstrzygnięcia. Natomiast są inne czynniki organiczne, tutaj już niewiele da się zrobić. Deficyt powierzchni użytków rolnych. Między rokiem 1970 i 40 lat później prawie dwukrotny spadek powierzchni gruntów ornych na jednego mieszkańca ziemi. Dalej ten spadek jest mniejszy, dlatego że płoną połacie lasów amazońskich, bądź są wycinane lasy deszczowe w Azji. Jest to wielki problem, bo powiązany dalej z klimatem. Deficyt wody. W sposób oczywisty, jak się to hasło rzuca, to my myślimy o deficycie wody w Afryce. Ale to nie tylko Afryka. Rolnictwo zużywa ponad 70% słodkowodnej wody. I to te dwa przykłady, które podaję. Jeden tucznik do picia i higieny potrzebuje w fermie przemysłowej 132 litrów. Typowa amerykańska rzeźnia zużywa dziennie więcej wody niż 25-tysięczne miasto. To są nieprawdopodobne ilości. W kontekście teraz tych zagrożeń suszami jest pytanie, jak sobie z tym zagadnieniem poradzimy. Degradacja środowiska, oczywiście mamy tutaj związki azotowe idące do atmosfery, te same związki azotowe, metale ciężkie, pestycydy do wody, eutrofizacja wód powierzchniowych, te zbiorniki szybko porastają, wypłycają się. Dotyczy to nie tylko takich wód powierzchniowych. Mississippi, która przepływa w linii północ-południe prawie całe Stany, spowodowała eutrofizację ponad 1000 km2 Zatoki Meksykańskiej. Wymagało to wielu zabiegów, żeby przywrócić tam życie. Jak wobec tego możemy się mierzyć z czym, co jest przyszłością przewidywaną przez Światową Organizację? Liczba ludności za 10 lat 8,5 miliona, w 2050 9,2. Ale proszę popatrzeć na te liczby. Wzrost żywności o 25 i 50%, na produkty zwierzęce według dotychczasowych trendów. One mogą się zmienić. Zresztą wielu ludzi koryguje swoje preferencje żywieniowe o 50-100%. Jest to potężne wyzwanie,
które w pierwszej kolejności dotyczy krajów rozwijających się. Ze względu na liczebność populacji i wielkość tych krajów, to już przewyższa zdecydowanie produkcję w krajach rozwiniętych. Ale i tu przewiduje się wzrost, choć kto wie, jak to się wydarzy, jeśli te problemy, o których mówimy, klimatu, będą narastały. ONZ ma wobec wyzwań globalnych ma te cele zrównoważonego rozwoju. Jest ich 17, w tym jest 169 zadań ze wszechmiar słusznych. Edukacja, prawa, równe prawa obu płci, zdrowie, przyzwoita praca, wzrost gospodarczy. To wszystko jest bardzo słuszne, ale wielu autorytetów zwraca uwagę, że nie do pogodzenia. Bowiem co znaczy zrównoważony rozwój? To taki, w którym aktualnie żyjący nie konsumują więcej, niż planeta zdoła odtworzyć. Jeśli nie jest w stanie odtworzyć tego, co my konsumujemy, to znaczy, że żyjemy na konto naszych przyszłych pokoleń. Proszę na to popatrzeć, tak zwany ślad ekologiczny. Nie ogarniam, jak on jest dokładnie liczony, ale mówię tutaj o odtwarzaniu zasobów ziemi i wody, mórz. Jeszcze w 70 roku, prawie do końca roku, to, co zużywaliśmy jako jednostki chodzące po tej ziemi, odtwarzało się. I skala tego odtwarzania malała, proszę zobaczyć, w roku 2017, prawie w połowie roku już zużywamy to, co Ziemia może odtworzyć. Czyli postępuje degradacja zasobów ziemi i mórz. I jak to teraz pogodzić z planem takiego wzrostu produkcji? Krajów rozwiniętych dotyczą te dwa obszary, dwa cele. Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja i akcja klimatyczna. Co znaczy odpowiedzialna produkcja? No ta z uwzględnieniem skutków środowiskowych i społecznych. Nie będę tego szerzej rozwijać, podobnie jak tej konsumpcji z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej. Pierwsza rzecz, umiar. Należymy do krajów, w których spożycie mięsa jest dwukrotnie wyższe od ostatnich zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, motywowanych profilaktyką zdrowotną. Życie wydłuża się, szczególnie czerwone mięso przetworzone należy do czynników ryzyka nasilających, czy ryzyko nowotworzenia, i zaleca się ograniczenie nie więcej niż 750 gramów tygodniowo. My spożywamy kilogram 250. Także to już jest ten poziom, przy którym mamy z czego spuścić z myślą o naszym relatywnie długim życiu. I podobnie inne kwestie, czy to mięso białe, drobiowe, czerwone, surowce lekko przetworzone, czy bardziej. Muszę skracać, bowiem widzę, że czas niebłaganie płynie. I ta rzecz, o której wspomniałem, produkcja dwutlenku węgla, powiązana z ciepłotą, z temperaturą powierzchni Ziemi. Proszę zobaczyć, to jest epoka początków epoki przemysłowej. I przy dużych wahaniach przekroczyło to 1 stopień, a tutaj jest ryzyko, że w krótkim czasie może nawet do 6 stopni wzrosnąć w stosunku do tego poziomu, jaki był w początkach epoki przemysłowej. Ambitny cel zakłada, że jeśli nam się uda pozostać przy 1,5%, przy 2%, to możemy ograniczyć skutki zmian klimatycznych. Pytanie, na ile to się uda? Jak to wygląda, jak to się przenosi na temat wykładu, czyli produkcję żywności? Proszę popatrzeć, to jest produkcja dwutlenku węgla, gazu cieplarnianego.
w tonach na tonę produktu. Kurczęta, najniższy poziom, nieco wyższy jaja, wieprzowina już daje wyższy wskaźnik, a wołowina najbardziej. Tu mleko dość wysoko wypada. Jak to z kolei wygląda, jeśli porównamy produkty roślinne? Jak to rośnie, jak to wygląda w przypadku najbardziej czy nasilających produkcję dwutlenku węgla jagnięciny, wołowiny. Mamy zatem tu jednoznaczne wskazania i jak je wyrazić. Można się spodziewać, że w handlu pojawią się takie sygnały, takie oznaczenia. Ten produkt jest niskiej emisji, średniej, wysokiej, ale nim to się pojawi, bądź jeśli się nie pojawi, to jest prosta zasada. Jeśli mamy piramidę żywienia, u której w podstaw są warzywa, owoce, dalej rośliny strączkowe, makaron, ziemniaki, pieczywo, aż po słodycze i wołowinę u góry, to z pewnymi niewielkimi przesunięciami, jeśli tę piramidę wsuniemy w odwrócony trójkąt, to mamy to, co wyraża, czy stwarza pewne wskazówki do naszych zachowań. Im wchodzimy wyżej po tę wołowinę, tym gorzej, tym bardziej nasilamy produkcję. Zatem wystarczy realizować wskazania żywieniowców wyrażone w tej piramidzie żywieniowej, by automatycznie zmniejszać nasz negatywny wpływ. Nie musi to dać wiele, ale wystarczy, że da komfort, to poczucie, że przynajmniej nie szkodzę tak, jak mógłbym. I na tej podstawie takim hasłem kończę. Kupuj i jedz z myślą o zdrowiu, a w sposób naturalny oszczędzisz naszą planetę.